Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Szopka jest nieodłącznym symbolem Bożego Narodzenia. Co roku konkursy właśnie z szopką w roli głównej cieszą się ogromną popularnością. Nic dziwnego zatem, że 8 stycznia na rozstrzygnięcie 16 konkursu szopek bożonarodzeniowych w Sieprawiu przybyły do sieprawskiego kościoła całe rodziny. Konkurs objął swym zasięgiem dwa powiaty, myślenicki i krakowski. W całym konkursie było około 400 szopek, z czego do ścisłego finału przeszło 159 szopek. W przygotowanie szopek zaangażowało się 423 dzieci, 23 opiekunów, nauczycieli, katechetów. Bardzo serdecznie witamy wszystkich na 16. konkursie szopek. Już 16 lat, bo to zdziwieni byliśmy, że tak długo trwa. Spośród około 400 szopek z powiatu myślenickiego i krakowskiego do ścisłego finału przeszło 159. Swoją aprobatę dla tego wydarzenia wyraził gość specjalny, ksiądz biskup Jan Szkodoń. Jest to rozwijanie nie tylko wyobraźni i zdolności artystycznych dzieci, młodzieży, także dorosłych, ale jest to budowanie wspólnoty. Nawet może sobie nie uświadamiacie tego, jak bardzo tworzenie szopki w rodzinie, jak bardzo was łączy. I to łączy w tym, co jest w życiu najważniejsze, Pan Bóg, ale łączy w tym, co jest najbardziej powszednie. To jest nasza codzienność. Z jednej strony jest jakaś konkurencja, czasem może się pojawić i zazdrość. Moja szopka była piękniejsza, a czemu kolega, koleżanka ma wyższe miejsce ode mnie? No, takie myśli mogą się pojawić, ale najważniejsze jest, że to wydarzenie, które przecież rozciąga się na wiele miesięcy i rozciąga się na 7 czy 8 gmin i wiele parafii, że to łączy ludzi między sobą. Teraz, kiedy jest tyle napięć, tyle konfliktów, tyle niedobrej konkurencji przy szopce, przy żubku, przy Panu Jezusie, wszystko co złe słabnie, a to co dobre to się rozwija. Nagrody w tegorocznym konkursie wręczono w 7 kategoriach. W kategorii dzieci najmłodsze zwyciężyła szopka Julii Kowalczyk z Lubnia. W kategorii dzieci najmłodsze prace zbiorowe pierwsze miejsce powędrowało do grupy Tygryski z Czechówki. W kategorii dzieci młodsze uczniowie klas 1-3 najładniejsza szopka należała do Martyny Sukty z Brzezowej. W kategorii uczniowie klas 1-3 prace zbiorowe pierwsza nagroda powędrowała do Darii i Aleksandry Chromy z Lubnia. W kategorii dzieci starsze uczniowie klas 4-6 pierwsze miejsce zajęła Natalia Furman z Wiśniowej. W kategorii młodzież uczniowie klas gimnazjalnych zwycięstwo wywalczyła Karolina Żołnierczyk z Sieprawia. W ostatniej kategorii rodzina zwyciężyła rodzina Gruchacz z Sieprawia. Wybór był nieprawdopodobnie ciężki. Sami Państwo zobaczyli, jak wspaniałe te szopki były. To każda zasługuje na zauważenie, na nagrodę, ale myślę, że najpiękniejsze to, co te szopki wniosły, to jest to bogactwo w rodzinach. To jest ten cement, jak to ksiądz biskup ładnie powiedział właśnie, który nas łączy i to jest piękne. Szopki, całe wydarzenie Bożego Narodzenia, wcielenie Pana Jezusa, przyjście do nas nieustannie ożywia nas. Nie tylko kolędowaniem, nie tylko atmosferą domu, wigilijnego stołu, pasterki, świątecznego kolędowania, wzajemnych odwiedzin, ale właśnie tej twórczości, którą możemy w ten sposób właśnie, zwłaszcza na naszej ziemi, pokazać poprzez twórczość wykonywania różnego rodzaju szopek. Pomysłowość nieprawdopodobna. Te propozycje, które żeśmy chcieli, aby utrwalić historię 2016 roku w tych szopkach, myślę, że bardzo pomysłowo zostało wykorzystane przez autorów i pomysłodawców właśnie tych szopek, za co gratulujemy nieprawdopodobnie, za właśnie tę pomysłowość, za to, że i Światowe Dni Młodzieży, i papież z jego wizytą w naszej ojczyźnie, i jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, że to wszystko w jakiś sposób się komponowało w bogactwo tych szopek. Także gratuluję, dziękuję i pozdrawiam i życzę wspaniałych pomysłów na przyszłość. Zdobyliście dzisiaj pierwszą nagrodę w kategorii rodzina. Kto za co był odpowiedzialny w tworzeniu tej szopki? Wszystko było pracą wspólną, całej rodziny. Tak, żona w sumie tylko kleiła figurki, bo ma sprawniejsze palce i ma większą wyobraźnię do tego, ma spryt. A ogólnie to pracowaliśmy razem, zespołowo. Kto co dał rady, po prostu pomagał, wkładał swój czas.
który no i udało się. Poleci pan innym rodzinom branie udziału w tego typu konkursach? Tak, bardzo zachęcam wszystkich do takiej pracy. Jest to po prostu praca całej rodziny. Spędzamy więcej czasu w naszym gronie, w gronie rodziny. Nie musimy nigdzie szukać sobie zajęć, tylko jest to po prostu zajęcie na wieczory. Tak jak w zimie nie ma co robić, to można po prostu się zająć czymś takim. Kto najbardziej będzie się cieszył z tego zwycięstwa? No pewnie, że nas córką, nie? W konkursie przyznano również nagrodę publiczności, która powędrowała do Joanny Chudaszek ze Stróży. Za tobą widzimy tę piękną szopkę. Czy ktoś ci pomagał przy jej tworzeniu, czy to jest całkowicie twoja praca? Tata mi trochę pomagał. Z jakich materiałów została wykonana? Z papieru, z kartonów i z plasteliny. Ty zdobyłaś nagrodę publiczności. Powiedz mi, ile lajków było na tym Facebooku, że zwyciężyłaś? No, chyba tam było 1000. Tysiąc? I czyja to była głównie sprawa? Koledzy, koleżanki, kto głosował? Znajomi brata i różne ciocie i rodzina. Czy duma rozpiera serce ojca w takich momentach? Wiadomo, że jak pomagał dziecku, no to rozpiera. No nie jest za zajęcie miejsca takiego. To jest dobrze. Na zakończenie konkursu zaśpiewał nowo powstały chór parafialny. Takich konkursów jak dzisiaj jest mnóstwo, a pomimo to uczestników Sieprawiu nie brakuje i do Sieprawia spływają szopki nie tylko z powiatu myślenickiego, ale również z krakowskiego. Co pana zdaniem przekonuje te osoby, żeby akurat przynosiły szopki do Sieprawia? Myślę, że konkurs ma już swoją renomę. Pomysł tego konkursu zrodził się przed 16 laty. Ksiądz Jan Jakubiec, który przyszedł tutaj jako wikariusz, taki pomysł rzucił. Myśmy się to jako gmina i Dom Kultury włączyli i on trwa. Później doszła turystyczna Podkowa. Udało się pozyskać dobrych sponsorów. W tym konkursie jest dużo nagród i każda w sumie szopka jakąś małą nagrodę dostaje. Ksiądz Henryk przed chwilą nam tutaj opowiadał, że jury miało trudny orzek do zgryzienia, że szopki były wspaniałe. A czy panu któraś szopka szczególnie zapadła w pamięć? Trudno mi wymienić, ale różne szopki mi się podobały i nie, miałbym problem, żeby wybrać taką najlepszą, która najbardziej mi się podoba, bo wszystkie są w sumie śliczne.